Śmiga, śmiga. No i wszystko śmiga, także go, go, go. Lecimy dalej. O Jezu, jaki save był ostatni? Tutaj wszystko jest 20 dygi. Czyli 21, 12 więcej. O. No to jest, na to wychodzi, że najnowszy zapisik. Mogłeś kupić Heavy Raina na PS4, tylko wiesz, jak ja kupowałem Heavy Raina na PS3, to jeszcze nie było PS3. Well, tak się zdarza. Jak się pierwszy ja ciebie zdarza. Dobra, z tego co pamiętam, mamy spierdzielać do nowego obozu. A zbroi, tej największej zbroi, nie mogę dopiero w czwartym. Goddammit. W czwartym rozdziale. Wykupiłem sobie tą ludę moją, tak. I zioło. Tak, jest zioło, posprzedaję to w nowym obozie i będę bogaty. Bo by the way, GTA 5 ma wyjść na Switcha. Ja pierdziele. Po co? No po co, ja się pytam. Dobra, i kolejna sprawa to nauka broni dwuręcznej. Bo tutaj potrzebuję jeszcze 20 punktów umiejętności, czyli 2 levele. Trochę to zajmie. Miksurka i jazda. Lecimy do nowego obozu. Lecimy do nowego obozu. I wszystko ogarniemy. Po co? Dolce. Już wszystko jasne. Zbudź się. Siema. Niech jestem strażnikiem świątynnym. Mamy podobną zbroję. Bardzo podobną. Aj, goddammit. Na serio, przydałby się. Przydałoby się jeszcze 20 punktów umiejętności. A nuż uda się je dzisiaj wbić. Zobaczymy 2 levele. Ok, to szczurek. Darmowy exp. O Jezu, to jest tylko 50 expa. No ale no, lepsza rybka niż pipka. Gdzie te czasy, kiedy dodawało się expa kodami? O Jezu, jaka ta miksturka jest... Dobra, nie będę brał kolejnej miksturki, bo się też szybko... szybko skończy. Czyli tą największą z najdroższą zbroję będę mógł wykupić za jeden rozdział. Czyli jak będę już kamienie ogniskujące, chyba uzbieram. O. No dobra. Ale zanim pójdę w stronę swojego obozu, zobaczę co jest tam. Ja mówiłem tam wcześniej, że sobie ogarnę. Ja w sumie nie wiem. Eksploracja po coś w grach jest, nie? No, jaszczury, no dobra. Ile jaszczurów? Ocież. Nie, klatki mi gubi ten gotik. Nie. Ja z 2000 chyba pierwszego roku mi gubi klatki. O, tu jest. Z kim, z tym jaszczurem? Nie widzę go. Kij z jaszczurem. Co tu mamy? Ha. Wodę. Oj, tu jest ta... Co jest? Czy to jest ta twierdza z harpiami? Gdzie jest kamień ogniskujący tam na górze? O! To jest tutaj już? Wow. O, jest jaszczurek, który się zagubił. No siema. Ło, jakiś kolejny to jest sękacz? Czy co to było? O, galwiany! Coś nowego. To bije nawet. To nawet bije.
Nie jakoś wiadomo ekstra mocno, ale mimo wszystko bije. Jeszcze jeden ogar. W ogóle nie pamiętam, żeby w Gothiku były takie stwory. Lol, całe życie się czegoś nowego. No, można to widzieć. A nie, chwilę, przecież jak ja tam będę szedł później, to bym przecież walczył z ogarem. Dlaczego nie pamiętam ogarów z podstawowej gry? Ha, to ci zagwozdka. Safe. Dobra, i sekundka, bo mi ktoś dupę zawraca i muszę powiedzieć mu, żeby dupę mnie zawracał. I chyba wiem kto. A nie. Nie wywalaj. Goddammit. Dobra, i wracamy do gry. Są tu te durne ogary i pobijamy ich, termowy exp. O, ciesz, ile ich tu jest. Chyba umrę. Ej, chyba umrę. A nie umarł. Pozwabiam jednego i drugiego. Bo z taką wiadomo, armią to nie ma co się bić. No chodź. No chodź. Chodź, panie ogar. Bądź moim darmowym expem. Chcę darmowego expa, żeby mieć punkty na naukę dwuręcznym mieczem. Dobra, jeden załatwiony. Tu był jeszcze z dwa lub nawet trzy. O, demet. Ja załatwione dwa. I tu był chyba jeszcze jeden. Przynajmniej takie nasze wrażenie. Nie, tu jest pusto. Ale no, halo, tu jest jaskinia. O, odkryłem coś. Ja pierdzielę, tyle przejść gotików. Tyle przejść gotików i pierwszy raz coś takiego znajduję. Młot orków. Nice. Byłby dobry młocik, gdybym nie miał lepszego. Okej. Okidoki, safe. I lecimy. Tu jest tylko jeden ogar. O, a tu co tu jest? Ja pierdzielę, tyle razy grałem w Gothica i naprawdę nigdy nie przykładałem wielkiej wagi do eksploracji. Albo tu jest ten typ od Ulumulu. Tak, tu jest ten typ od Ulumulu. Chyba. Nie będę się z nim bił na razie. Ja pierdzielę, myślałem, że znam tą całą mapę na pamięć, że ona jest tak mała, że po prostu tutaj nie da się niczego nie pamiętać, nie da się to pogubić. No i się w sumie faktycznie no nie da pogubić, ale no... Jestem zaskoczony, jakie tu można znaleźć rzeczy po latach. Ile rzeczy przegapiłem w ciągu tylu tysięcy rozgrywek.
Okej, okay, tu jest. Czekaj, tu jest. To jest zwykła wieża, wieża Xaldasa, czy ta wieża zatopiona? Nie, to nie jest zatopiona, inaczej byłaby woda. Halo, Wołgi, myśl, myśl. Ty geniuszu zła. Aha, tak, no tu są te płotki, tutaj jest ta ścieżka, czyli okej, okay, tam był faktycznie ten ojku od Ulumulu. Chyba to światło jest takie zupełnie teraz useless, nawet przeszkadza odrobinę. Żeby tylko było mi jaśniej w jaskini. Na miłość moją. Dlaczego, nie wiem, nie wziąłem pochodni? Tego, ja z tego światła nie włączę na przez taką chwilę. To są dwa orki, bo wojownicy. Dobra, pierdzić, nie idę tam. Nie będę się z nimi bił. Dobra, czyli teraz prawdopodobnie, jak jest ten trzeci, czwarty rozdział, to teraz będzie obóz zamknięty. Kurde, szybko. Wziąłeś pochodni, bo bagienne ziele. A. To ma sens, Dezen, to ma sens. Co ten typ? Siema. Prawdopodobnie teraz jest zamknięty obóz. Jestem niemal przekonany, że zamknięty. Bo co nie faktycznie, ej, to za wcześnie jest? Myślałem, że już zamknęli. No to chyba jednak nie, za wcześnie jeszcze. Na zamknięcie obozu. Bo jak już zdobędę te kamienie ogniskujące. Zawsze to. Dobra. Jak będzie i tak, w takim razie sobie trochę pohandluję, zdobędę więcej jody, jakieś może przydatne przedmioty. Pokaż mi, co masz. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Dobra, miksturkę, jak najbardziej, szały, przydadzą się. Tyle. To ja ci w zamian dam. To. To. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. I to? I grzybka. O. Na pewno grzybkiem nie pogardzisz. Łap grzybka. Ty się nie nauczył. Ty żwa grzybki? Masz piekielnika. Wiedziałem, że grzybkami nie pogardzisz. Dlaczego zawsze tak się mógłbym cię zabrać, zabić i. Po sprawie. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Z tymi się opędzlujemy typami. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, o co? Siema. Co to jest? Jesteś tu nowy, co? Pokaż mi. Mam. Co to jest bagienne ziele? Nie wiem. Miksturki. Ojej, ileż miksturek, bierę je. I dam ci jakiś mieszek w zamian. Nawet może kilka. Masz młot orków. On jest zbyt drogoceny, żeby ci go dawać. Nie, nie. Kolejny zbyt drogi mieczem. Ten. I mi to. Miksurka magii. Ja zostawię sobie miksurkę magii. W sumie ta recepturka mi nie jest potrzebna i tak bym ją później pewnie gościowi dał. Amfora. Wow, skąd ja to mam? No dobra, to może inaczej dam. O, albo tak. Mieczykim poddawaj. O! To jest dobry deal. I teraz, gdzie są grzybki, na grzybka. Idealnie na styk. Pokaż mi swoje. Nie chcę jego towary widzieć. Ukryj swoje towary. Pani Fisk. O, ile ma ludy. Co za bogacz.
pyk, pyk. Wytwichi. Może jakąś dziewięć broń ma. Miecz szeroki. Ta broń dwuręczna jest chyba lepsza nawet. 55, nie, taka sama. Pytaj to. To. Dobra. Niech będzie. I teraz polecę na górny dziedziniec do zamku. I nie pamiętam, czy od tamtego, od jednego typa mogę kupować rzeczy, czy nie mogę. Zaraz się ogarnie. Zaraz wszystko się ogarnie, ale wcześniej oczywiście save. Save'y są bardzo ważne. Pam, 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 pam. Myślałem, że to się skończyło. O, a piopo. Sobie troszkę pogiluję. Jakieś tam mięsko powinien mieć. O, tak mało mięso miałem? Jestem zaszokowany. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Na nikim nie można polegać. Tak długo jak... Jeśli myślisz, że... Myślałem, że to się skończy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Może... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To się już więcej nie powtórzy. Siła. Masz coś do sprzedania? Pomyśl, spadę. No dobra, dobra. Przepuść mnie. Z takim typem to nie pogadasz. Panie Stone. Z handlem bronią para się sk... Masz może coś ciekawe? Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś jednym z nich. No co za typy. Dobrze, że później wymorduję ten cały obóz. Ej, dobrze, że ich wszystkich później wymorduję. I przy wymordowaniu uruchomię sobie jakiś Santiago z Duma. O, brzmi super. Brzmi super. Coś miałem zrobić jeszcze w tym obozie? Potrawkę wezmę. Dopóki ty jeszcze żyje, wezmę potrawkę. Siema, ej, ty podaj mi potrawkę. Powiedz. Dobra potrawka nie jest zła, zapamiętajcie. Dobra potrawka nie jest zła. Chyba się wyśpię w kogoś łóżeczku. Pyk. O, i ta muzyka, najlepsza muzyka na świecie. Tak bardzo stary obóz. Dobra, zobaczmy, gdzie jest typ, który sprzedawał zbroję, ten kowal. Od razu wiedziałem. Ktoś tam gdzieś był. Zapewne masz rację. Zobaczmy, on może będzie miał jakąś źródę. Jak nie będzie miał, to pójdziemy na piechtaku. O, jest! Huno. Panie Huno. Nie chcę palenisko, chcę Huno. Bo Huno, o jest Huno. Widzę. Tylko nie wyobrażaj, co powinienem. Dobra, weź spod. Jak na. Rozumiem. Jest mniej więcej nauczysz? To tyle to. Ciu-ciu. Także lecimy do starego obozu. Tfu, nowego obozu. To się chyba nigdy nie skończy. Co miałem tutaj zrobić, zrobiłem? Ło, on nosi. Jaki typu silny. Ma siłę w łapie, żeby nosić takiego miecza. Ulala. Przypomnijcie mi, gdzie jest nowy obóz? No nie, to złym wyjściem przecież wlazłem. Bardzo złym. Obóz jest w lewym górnym. Badajcie mi miksturkę.
jestem po drugiej stronie. Bardzo niedobrze. I chyba lepiej byłoby, gdybym się cofnął. Ale jak żyję do przodu, to będę szedł do przodu, co nie? Nie wolno patrzeć za siebie. Trzeba przejść do przodu. I przy okazji wybić 3 ścierwojady i 2 jaszczury. Wow, wow, wow. Klatkę mnie gubi. To nie mnie. To już się jakby rusza, no. Trzeba przyznać. Na miłość boską. O, dziękuję. Jest za słaby komputer. Mam za słaby komputer, niestety. Niestety za słaby komputer. Muszę zrobić upgrade. Dobrze, że to podnieś. Prawdopodobnie przez tą miksturę. Ale w sumie nie, w tym właśnie, tylko w tym jednym miejscu mi tak przycina. I przy ekwipunku. Dobra, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. Lul. Oddajcie mi moje klatki. Oddajcie mi moje klatki. Jak nie jest to wszystko przez całą tą miksturkę? Są tu te 2 typy, nie ma tych 2 typów. No zobaczymy. Gothic już nie wyjawia na nadmiary bagiennego ziela. Dokładnie, za dużo tego bagiennego ziela mam w ekwipunku. Komputer nie jest w stanie wytrzymać tej presji, że tego nie może wypalić. Miksturka wygaśnie, to pewnie... O, tak jak mówiłem, to wszystko przez tą durną miksturkę i wszystko wróciło do normy. A, w każdym razie skoczę sobie do tego Kawaloryna, chyba tak się typu nazywał. I zobaczę, co tam ma na składzie. Co on tam ma na składzie, o ile typu żyje jeszcze? Żyje, tylko jest niewidzialny. Bagienne siły Overlord. A właśnie, mam ochotę zagrać sobie w Overlorda. Nie wiem, czy kojarzysz do zęku, czy co jeszcze. Może to pokaż mi. Taki fajny, dobry tytuł. Lul, przycina mi... Tutaj, ale dlaczego? Nie, muszę zobaczyć. Co mi tak przycina? Na pewno nie bez powodu. Lul. Serio, what the fucking hell? Normalnie mogę tutaj wszystko robić, ale jak otworzę ekwipunek, to nagle szaleje. No co tu? To jest nie tak. Nawet mam Overlorda. A to się już szanuje. No, gadaj już z nim. Pokaż mi swoje towary. No i właśnie przycina mi tutaj w ekwipunku. Na miłość boską. Ja pierdzielę. Dobra. Pierdzielę, nie.
Ulatwiłem też ekwipunek zwykły i też szaleje. No, dlaczego? Bo tak się to w zasadzie no nie da grać już. Włączę i włączę. Kto wie, może pomoże. Czasami to takie rzeczy pomagają. Trzeba to wszystko zrobić jak prawdziwy informatyk. A rada prawdziwego informatyka? Włączyć i wyłączyć. To działa. Zazwyczaj. W kilku przypadkach. Pyk. Heidi jest na przycenie. Co jest Heidi? Heidi. 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 Co to jest? Co mnie Dezen mówi o jakichś niestworzonych rzeczach? I to było to. Działa? Ekwipunek działa, dobra. Czyli nie mogę używać miksturek. Tak, bo ci z wielkimi. Prawdę mówiąc, pierwsze słyszę o takiej grze. Pokaż mi. Pokaż mi. Jakiś robot z wielkimi? Ciekawe. Masz ją na liście życzeń? Tak? Dezen, ja mam około 600 gier na liście życzeń. Jak czasami tam wchodzę na listę życzeń, to tam połowę nie wiem skąd się wzięła. O kurde, jakie te łuki są dobre. Wymagana zręczność 28. Mógłbym niby ten łuk używać, ale musiałbym wydać zręczność 14 strzał mam w ogóle. Mam to sprzedam. A i tą miksurkę mu dam. Oda mi tu wszystko pierdzieli. Chcesz kupić zioło? Masz zban. Grzybki sobie zostawię. Grzybki mogą mi się przydać. O, piwo, papaj. Wiecie, zrobię to inaczej. Zrobię to inaczej. Spokojnie! A propos. Nie! Nie, dobra. Jezu, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. Mam pomysł, jak to zrobić, ale źle to zrobiłem. W złej kolejności. To był najnowszy save, dobra. A muszę poexpić, dużo poexpić. W tej kolejności. Najpierw zdobędę 20 punktów z umiejętności. Kupię sobie umiejętność ucznictwa. Zapierdzielę typa. Zdobędę kolejne 10 punktów umiejętności. Wydam ją na zręczność. Będę mógł ten super ultra łuk korzystać. Z tego super, albo jeszcze nie. Korzystać. Jaki jest najsilniejszy łuk w kotiku? Bym miał wszystko za darmolkę. Chyba, że poczekam na czwarty rozdział? Tak, poczekam na czwarty rozdział. Prawdopodobnie w czwartym rozdziale będzie miał jeszcze lepszy łuk. I wtedy go zapierdzielę, ale wcześniej się od niego czegoś nauczę. Jezus Maria, jak ja mam złe myśli w głowie. Jestem psycholem. Strasznie pragmatycznie do tego podszedłem. Ha. No cóż, życie.
Życie. Jeszcze 3000 expa muszę zdobyć i będę mógł zrobić ten triczek z Africzek, co mówiłem. Bo i tak będę korzystał głównie z miecza. Tak czy tak muszę nauczyć się 30 punktów umiejętności. Ale na początek chyba wdałem te 20 punktów, te raczej 30 punktów, żeby mieć łuk opanowany. Więc zrobię, co będę mógł zrobić. Jest tu Arcti może? Arcti, halo, halo. Albo Dezenek. Nie wiem, Dezenku, chciałoby ci się poszukać, jaki jest maksymalny poziom w Gothicu, jaki jest level cap, o ile jeśli jest level cap w Gothicu. I inna sprawa, jaki jest najmocniejszy łuk. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Arctiego nie mam. Uła. No, co za typ. Save'nę sobie na początek. Pobiję się z tym typem. Hej. Sam sobie tak się nie... Facet ma już dość! No i po walce! O kurde, Goryn mnie bije. Sam jesteś sobie winien! No to GG, well played. Nie ma level capu. O, to dobrze. A teraz inna sprawa z tym levelem. Ach, to ty. Mój przyjaciel z obozu na bagnie, Lester, doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Łuk śmierci jest najlepszy, a gdzie go można dostać? Ile ma też obrażeń? Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś się zgłosić do Sakurasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą, albo czymś w tym stylu. Ale tego nie będę zabijał. Od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. 88 demga. Bezma. Dobra, to nie będę zabijał jednego tego kawaloryna. Ale też wilk go sprzedaje. A wilk jest w nowym obozie, nie? Wilk jest w nowym obozie. Dobra. Czy jednak zabiję kawaloryna? Ale w czwartym rozdziale. W czwartym rozdziale go zabiję. Wcześniej się ucząc tej umiejętności. Gdzie znajdę tego? Idąc stąd, trafisz Kronos, ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że... Do zobac... No dobra. Czyli jeśli mogę ten łuk kupić również od wilka, spoko. Lul. I powiedz mi jeszcze, Dezenku, jakie on ma tam wymagania? Ile wymaga zręczności ten łuk? Po 6000 byłek judy. A to tyle co nic. Tyle to zdążę ukraść. Chociaż nie, 200 potrzebuję. To dla siebie. Tylko zachowaj to dla siebie. Jak to? Oni nie powinni wiedzieć. Lepiej się do tego. W tej historii musi być jednak ziarno. Zawsze to samo. Przybytach. Wow. I 50 zręczności, o Jezu. To już jest inna pera butów. Dobra, czyli inaczej. Na początek zdobędę tego ekspa, żeby się nauczyć walki dwuręcznym mieczem, a później będziemy myśleć coś o łuku. Więc no... Kawaloryna zabijemy pewnie, ale to już później. Może nawet i w piątym rozdziale i dostajemy ten łuk za darmo. To brzmi jak super plan. Nie powinieneś. Teraz mnie bardziej zastanawia, gdzie mogę sprzedać coś zioło. Mam tyle zioła i nie wiem, komu go sprzedać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Powinieneś wierzyć we wszystko. Co
Hej, co? Tak. Mam już... Jesteś tu nowy. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. A co z nim? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. To zależy. Otwieranie zamków, kradzież, pierdzieć, nic przydatnego. Pucz, pierdzieć, pucz, a wilka muszę poszukać. Wilko jest dość przydatny. O, jest wilku. Czy kupić zioła? Gdzie mogę? Trafiłeś! Chciałbym... Cóż? Ile? Kim jest? Jestem... Nie mogę ci nic sprzedać. Lares zabił... Ja... O, jeszcze masz tych bryłeczek. Łuk dębowy. No to trochę masz gorszy łuk niż ten typ. Winogiona. Ważniejsze to bielki judy. Wezmę sobie je w sześciusieńkie, ale najpierw dam to, co mogę przesprzedawać. Lepiej się do tego nie mieszać. Ma coś zioło. Bierz już to zioło, bo mi ciężko z nim. Aha, miksurkę sprzedamy ci, bo mi niepotrzebno. Znaczy mnie irytuje ten bóg głupi. Kule ognia, koniec tym burzy tutaj. To sobie zostawię. Trzymaj dwa miecze. To sobie zostawię. Jeszcze posprzedajemy i sobie kupię od ciebie szał trochę. To brzmi jak super plan. Najpierw daj mi trochę ludy. Na nikim nie można polegać, od co? I szczał. Tyk, 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 tyk. To się już więcej nie powtórzy. No. I pozbyłem się zbędnego towaru. Sio. Chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzasz? Próbujemy zgromadzić w jednym podczas wielkiego rytuału. Cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona. Naturalnie tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różne... Dlatego potrzebujemy wielu... Mam ważną... Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać? Iberion. Co? Bractwo przeprowadziło rytuał. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać... To smutna wiadomość. Ale to jeszcze nie powód, że... Zejdź mi z drogi! Korkalom opuścił obóz Bractwa z grupą fanatycznych strażników świątynnych. Zamierza na własną rękę odnaleźć śniącego. Nigdy nie ufałem temu człowiekowi. Wielki guru czy nie, to próżny i nieszczery człowiek. Bractwo da sobie radę. Powtórzę twoje informacje, Satura. Ale jeszcze, no, inna sprawa. Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale... Gdyby okazało się, że mają rację... Cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz te informacje samemu Saturasowi. O, gdzie znajdę sa... Wejdź na wyższy poziom. Hasło brzmi... Tetriandoch. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas ob... Zejdź! No dobra. Idziemy do gościa, powiedział Tetriandochu. Stać! Nikt nie... Tetridanok, Tetriandoch, Teriandr... Hasło brzmi Tetriandoch. Zgadza się! Jej, mogę wejść. Panowie magowie. Siema. Ma.
Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić... Iberion... Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi Bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny jadowit... Nie. Kalom wyrzekł się Bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątyń. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem Bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić. Mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Kor Kalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi Bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować 5 pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Mam tu ten kamień ognisk... Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z 5 kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnej? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany... Co teraz jest... Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe... Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad... Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszuki... Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Będziesz zdany wyło... Cóż, to mi nie pierwszyzna. Jakoś so... Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci... Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalny... Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek... Znajdziesz go w jego chacie. Tutaj. No dobra. Obyś w... Czyli wszystko załatwione? Aha, dobra, czyli kolejny rozdział, czyli ten czwarty rozdział. Piąty? Nie, czwarty. Trzeci? Który rozdział mamy? No i ważne, także tak, kolejny rozdział będzie, jak już odnajdę te wszystkie... Hej, mądra decyzja. Jest, nie ciebie szukam, szukam... Dona, gdzie on jest? Farius, to nie ciebie szukam... O, tu jesteś. Typu. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Proszę, weź to. Teraz możesz już ruszyć. Dobra, przyjmam wszystko i na sprawdź dostałem... Nie, nie dostałem tyle punktów. O, goddammit. Czyli dobra. Idę szukać tych kamieni ogniskujących w takim razie, a... Mapa od Saturas, o jest. O dobra, w takim razie jestem tutaj. Ten po prawo jest już zdobyty. Ten w górze to tam był Łogry, tam idę z Gornem. Tutaj Lester na dole. W lewy dolny, co tam było w lewym dolnym, nie pamiętam. Bo tak, Troll, Gorn, tam to zdobyłem już, na dole Lester i tam lewy dolny, co tam było? W sumie nie pamiętam. Dobra.
Ale chyba się teleport nie do bractwa. Tak, teleport się do bractwa. I pójdę tam. Pójdę tam, tam, tam. Pójdę tam, gdzie wcześniej znalazłem ten skrócik do twierdzy. I z Lesterem ogarnę harpie. Będzie zabawa z harpiami, no ale przynajmniej level dostanę. 20 punktów będę miał. Czyli niby na, łuku, na naukę łuku będę miał. Na oko łuku będę miał. No nie ma Lestera, czyli już poszedł po to. Chyba z Diego coś było. A nie, z Diego był ten troll. Z Gornem będzie ten. Z Miltenem, tak. Było coś z Miltenem. Nie, nie było z Miltenem. Nie, na pewno było coś z Miltenem. Nie, wszystko okaże się, bo już naprawdę nie pamiętam. Nie pamiętam tego ostatniego, ale na pewno każda z tych jakby prób, tych kamieni ogniskujących, spotykaliśmy się z jednym z naszych największych przyjaciół. Wiem, że Elex jest w Femo niedługo. Ja liczę tylko, że recenzje będą pozytywne i kupuję od kopa. Może nie od kopa, ale najpierw sobie przejdę gotiki przed Elexem. Przejdę gotiki i w sumie może Rizen. Także Elex. Dobra, nie. Nie będę kupował Elexa. Mam nadzieję, że będzie dobry, ale pewnie będzie pobugowany i. No nie tyle pobugowany, co będzie taki trochę tępy. Czyli potrwa was pół roku, zanim to wszystko zapatrzę, zabugują, naprawią. Także chyba najpierw przejdę wszystkie trzy gotiki bez dodatku do zmierzchu bogów i Rizeny. Chyba tylko dwójki, jedynkę nie chcę mi się. I wtedy Elex ogarniemy, jakże będzie tanio i będzie pięknie, ładnie śmigał. Niby ma też 8.5. No pamiętam, że jakiś czas temu, chyba z, nie wiem, 2 tygodnie temu recenzja została opublikowana, niemiecka przedrecenzja. Jakiś tam magazynie dostał już wersję do przecenzowania, bo co sprawdzenia. No i zobaczymy. Zobaczymy, bo 8.5 to jest naprawdę wysoko. Ta wersja tym bardziej też mogła być trochę zabugowana, więc recenzje mogą być jeszcze wyższe. Oceny. Ja już zamówiony z jakąś meme chustą. Jak będzie wyglądało. Alkania nie przy gotika? Ale Alkania to nie jest gotik. Alkania, no jak została wydawana, to oczywiście było to Alkania, Gotik Tale, Gotik 4, Alkania, etc, etc. Ale teraz już po latach twórcy oficjalnie uznali, że to nie jest gotik. Nawet ci, którzy wydali i stworzyli gotika czwóreczkę, powiedzieli, że to nie jest gotik. To jest osobna historia, która w jakiś sposób jest połączona z gotikiem. Ale to nie jest gotik. Już nie chodzi o to, że nie uznajemy tej gry jako gotika. Hej, nie jest oficjalnie gotik. Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów. Szukasz kamieni ogniskujących? Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać. Ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się uda? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Jakby nie patrzeć, chyba trójka z Arkani to bez ich trylogii. No właśnie, i o to chodzi z tym powiązaniem. I tam sobie pojawiają się też starzy bohaterowie. Co to jest? Zetika. Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który już poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem. Ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Mogliby... Niezły pomysł. Proszę. No dobra. Tyk, tyk, tyk. Chodź, panie Lester.
To będą te durne harpie. Jeszcze okej, udało mi się golema pokonać, o dziwo, sam się dziwię. Ale no... I tak wyląduje z wilkami pod wieżą Xerdasa. A... No, pamiętam, było coś takiego. Sami harpie. Jak ja... Właśnie, ja nienawidzę z harpiami walczyć. Ja sobie... Jeszcze się jak dromi, ja cię. Już lepiej było z łuku czy coś. Panie Lester, pomóż mi. On mnie bije. Kupię harpiska. Patrz, chyba miałeś rację co do tego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Ale nie ładnie. No jest tam. Dobra, zanim będziemy się napierdzielać z tamtymi, trzeba się troszkę podleczyć i sobie zajwnąć. Aj, przydałby się łuk jakiś porządny i umiejętności łuku. Jest, kolejny level, dobra. Się te cholerne harpie drą, na miłość boską. Dobra. Pójdę rozejrzeć. To idź, idź. Pójdę, szkielet, szkielet. Bijemy szkieleta. O, wajcha. I ona otwierała coś, no. Zabugowane szkielety. Sobie co najwyżej mogę do nich z łuku postrzelać. Dodaj to coś im obrażeń. O fuck, odbugowali się. Nie, bo szkielet nam uciekł. Ani Lester, jest szkielet nam spierdziela. Dobra, zobaczmy. Stąd przyłaziliśmy, to były te harpiska. I tu jest tak jakby pseudozbrojownia, to są miecze. Czyżby oni już no jak ją? Niby są słabe. I tanie. Ale to bądź co bądź mimo wszystko te dwie trzy byłki zawsze. No weź to piwo. Ty wiem, że chcesz zadać to piwo, więc weź to piwo. Dobra, nie to nie. Twoja strata. I szkielet. Zabrałem temu już toporek. Temu też. Kluczyk. Przyda się do czegoś pewnie. Nie wiem, czy mi to daje expo. W dwójce dawało. Czyli czytanie nie daje nic expo, widzę.
Kolejny jeden więcej. No i kufelki. Ło, ile miksturków. Miksturki zawsze w cenie. Także no, dziabniemy teraz coś na zęby, jakieś grzybki i lecimy na wyższe pięterko. Pyk, pyk, pyk. Albo i mech. Dobry mech też jest dobry na ząbek. O nie, to jest chyba ta drabina, albo to jest inna jeszcze drabina, z której się wyjść nie dało. Albo to może nie tyle się nie dało, co naprawdę się bugowała. A to chyba nie ta drabina. Tam. Zbudź się! Tamta skrzynia jest zamknięta. Znalazłeś... Nie. Zaglądałeś już do... No i nagle jest otwarta. Zbudź się! Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się do... Zaczekam na ciebie... No dobra. Łocierz, helpie. Helpie się zabugowała. Jak się one drą. Na miłość wszechmogącą. Idę, tyle mnie. No! Bił mnie mocno, to trzeba przyznać. No, czegoś się miksturki ma. O, ile judy! Teraz od tej judy to będę mógł żygać. Judą baloj. Juda, juda, juda. Juda nie jest juda. A, tak, jeszcze są te drabinki do góry. O, właśnie, to była ta drabina. Miłość boską, panie Halfia. No, z głowy. I jeszcze tu mamy drabinkę, kolejny safe. Za drugim razem, nice. Ile złota, które jest bezużyteczne. I miecz zwycięstwa, który też jest trochę bezużyteczny. No cóż.
Czekaj, jak ja tam mogłem wyjść? Siema, Lekti. Fajnie, że wróciłeś. Ja staram sobie przypomnieć, jak się dochodziło do tej... do tego kamienia ogniskującego. Tu jest. Chwila, jestem jakimś przypadkiem zwoju. Telekineza. Właśnie, telekineza. Aha, nie mam punktów many w ogóle. Dajcie mi jakiegoś grzybka. O, dobra, nie będzie kluczowe ziele. O tak, nie mam w ogóle... Jej, lul, lul. Nie mam many. Ej, ja nie mam many. Nie mam... many. Dobra, dobra. No pijeście ja na pewno nie mam. O, bonus do siły. Bonusowa mana, ale to mi nie zwiększa many. Tak, nie zwiększa mi many, tylko radzę ją. Chyba. Co za bullshit. Co za bullshit. No tak, tylko że punkty nauki chcę na coś innego wywalić. Dobra, zrobię to inaczej. Ale zamknijcie oczy. Zamknijcie oczy i nie patrzcie. Dobra, jeszcze nie otwierajcie oczu. Nie otwierajcie jeszcze oczu. O, gra mi się zabugowała. Możecie otworzyć oczy, to chyba tutaj się nic nie dzieje. Bo ekran, no, ładowanie, nie załaduje już. Zepsuło się. Może... Crash. Crash Bandicoot. O, ścież. Dodaj mi tę myszkę. Ej, nawet nie mogę... Cholipcia. To się tak skraszowało, że nawet nie mogę... menadżera niczego. Szlag mnie zaraz trafi. Nawet menażera nie mogę odpalić. A przeklęty Aldewczy nie działa. Nic nie działa. Ja pierdzielę tym bitwem. Tak to zrobimy. No i jak ją tutaj wyłączyć? No. Ej, serio, no, jestem całkowicie uziemiony. Nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić.